Budowa silnych grup paliwowo-energetycznych w naszym szczególnym otoczeniu geopolitycznym jest niezwykle ważna z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego państwa. Dzisiaj Enea buduje największy w Europie blok energetyczny, 1045 MW, zasilany i opalany węglem z Bogdanki, a więc wydłuża łańcuch produkcyjny, co stanowi o jej bezpieczeństwie. Miliony gospodarstw domowych i polska gospodarka będzie miała pewny, po optymalnych cenach, bo Bogdanka jest najefektywniejszą kopalnią, ma wieloletnie kontrakty, w tym na ten nowy blok z Eneą, więc wydaje mi się, że taki sojusz biznesowy, to są decyzje zarządów oczywiście, ale po decyzjach jednego zarządu i drugiego zarządu i Bogdanki Enei świadczy o tym, że ten sojusz biznesowy ma biznesowe uzasadnienie, a ja z punktu widzenia odpowiedzialności za bezpieczeństwo energetyczne Polski mogę powiedzieć, że to się doskonale wpisuje w budowę silnego systemu bezpieczeństwa energetycznego Polski. Prądu, który będzie efektywnie produkowany w najnowocześniejszych instalacjach w Kozienicach, z węgla, który jest wydobywany najefektywniej w Europie, czyli z węgla lubelskiego. To stanowi, że po optymalnych cenach nasza gospodarka będzie zasilana w energię elektryczną, a to z kolei stanowi o przewagach konkurencyjnych naszej gospodarki, która się utrzymuje od 8 lat. Rozwój Polski Wschodniej to był program operacyjny, który rząd uchwalił w 2007 roku. Dzisiaj mamy kontynuację w nowej perspektywie 2013-2020. To jest program operacyjny właśnie Polska Wschodnia. Wprost w makroregionie dla całych 6 województw to jest ponad 1800 miejsc pracy. To są także bardzo przyjazne środowisku interdyscyplinarne kwestie związane z komunikacją publiczną. To jest ponad 2000 sfinansowanych bądź kofinansowanych badań właśnie w zakresie badań i rozwoju. To jest stworzenie bądź modernizacja 650 laboratoriów, które mają służyć przemysłowi, etc., etc. Dzisiaj Polska Wschodnia wchodzi na ścieżkę rozwoju, bo nowa perspektywa będzie kontynuowana, tak jak powiedziałem, w nowym programie operacyjnym, na ścieżkę rozwoju poprzez inteligentne rozwiązania, aplikacje nowych technologii i przyjazne dla środowiska przedsięwzięcia biznesowe.